Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W Kępnie w sobotni wieczór odbył się koncert zespołu Jam. Legendarna grupa przeciągnęła tłumy fanów. Gwiazda wieczoru nie była jedyną, która uatrakcyjniła kępińską majówkę. Jej organizatorem był burmistrz Kępna i Kępiński Ośrodek Kultury. Zanim Jam pojawił się na scenie, publiczność zabawiał polski Elvis Mirosław Deredas. Po nim swoje znane utwory, takie jak na przykład Zabrałaś mi lato, wyśpiewywał Roman Gierczak. Wspaniale czuła się też na scenie czwórka chłopaków z Liverpoolu, którzy uraczyli zebranych piosenkami Beatlesów. Najbardziej jednak oczekiwaną tego dnia była uwielbiana przez wszystkich legendarna grupa Jam. Szalone okrzyki oraz brawa towarzyszyły zespołowi podczas wchodzenia na scenę. Mieszkańcy Kępna zebrani tłumnie pod sceną znakomicie bawili się przy ich największych przebojach. Nie zabrakło więc wehikułu czasu, whisky czy piosenki Czerwone jak cegła i wielu innych. Widownia śpiewała razem z wokalistą Maćkiem Balcarem. Hipnotyzujący głos wokalisty wywoływał dreszcze oraz czarował widownię, a on sam, jak mówi, bardzo lubi wracać do Kępna. Przypomnijmy, że niedawno grał tutaj przecież solo. Na koncercie Jamu w Kępnie bawili się nie tylko ci, którzy przeżywali swą młodość, ale także ich dzieci, co udowodniło, że legenda Jamu jest wciąż żywa. Wszystkie utwory spotkały się z gorącym przyjęciem oraz aplauzem publiczności. Po dwóch bisach i po dwugodzinnym koncercie Jam pożegnał się z kępińską publicznością. Maciek